policjanci. Czołem pańku dać! Prezentuj. Broń. Na prawo. Patrz. O zebranie głosu proszę inspektora Macieja Nestoruka, komendanta miejskiego policji w Poznaniu. Witam Państwa serdecznie na uroczystym otwarciu komisariatu w Dopiewie. Szczególnie serdecznie witam przybyłych na uroczystość gości, tym pana Zbigniewa Hoffmana, wojewodę wielkopolskiego. Kapelanie, księże proboszczu, szanowni zebrani. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w apelu z okazji otwarcia nowo wybudowanego komisariatu policji w Dopiewie. Za chwilę przekażemy budynek do użytkowania 24 funkcjonariuszom, którzy od tej pory, służąc na Straży Prawa i realizując zapisy ustawy o naszej formacji, będą dbali o bezpieczeństwo. Powiedzieć, że to jest za każdym razem, kiedy oddajemy tego typu obiekt, jest wielka radość. Przypomnę, że mamy za sobą Czerwony Komisariat, mamy Luboń, przepiękny komisariat, mamy rozbudowę Komornik, modernizację, teraz mamy Dopiewo i mamy szereg komisariatów wyremontowanych, zmodernizowanych na terenie powiatu. Do tych wszystkich mieszkańców, którzy tu się pojawią. Dziękuję bardzo. Dynamika rozwoju wymuszała wręcz powstanie takiego obiektu suwerennego. Było to niezbędne, ponieważ rokrocznie w gminie przybywa ponad 1000 mieszkańców. Jesteśmy samorządem, wiceliderem w skali kraju, jeżeli chodzi o wzrost liczby mieszkańców liczonych na 1000 osób. Na ramię, broń! Do nogi, broń! Pod oddziały, spocznij! Dzień dobry. Gdzie ty możesz tu trafić? No mogę tu trafić, tak mi na rozum. Pani ma obawy i opory. No ale pani jest pani. Gotowi na przyjęcie mieszkańców.